Co jest najważniejsze, żeby dokonać, że tak powiem, transition do nowego paradygmatu użycia energii, do zrównoważonej energetyki? Na poziomie społeczeństwa ludzie muszą zrozumieć, że to jest po części ich odpowiedzialność. Jasne, że niektórzy z nas recyklują albo robią inne tego typu rzeczy, ale musimy zrozumieć, że energetyka jest stworzona dla nas i my jesteśmy częścią tego systemu. Tylko jeżeli to się stanie, ludzie mogą mieć faktycznie wpływ na to. Z perspektywy firm, duży inkubenci na rynku muszą poczuć na karku oddech newcomersów, startupów, zrozumieć, że tak naprawdę status quo się zmienił. Jeżeli nie zmienią swojego modelu biznesowego, jak też technologii, na które operują, to staną się bardzo szybko irrelevantni dla tego, co się dzieje na rynku. Jeżeli mówimy o wyzwaniach, jakie stoją przed energetyką i przed mobility, myślę tu o technologii, jak też o wyzwaniach biznesowych. Z perspektywy technologii w energetyce dużym wyzwaniem jest magazynowanie energii. Energy Storage ma opinię takiego świętego graala wśród inwestorów energetycznych. Ta technologia wleczy się niestety daleko z tyłu za mocą obliczeniową komputerów, a popyt rośnie. Więc wiemy już, że podaż na pewno musi spotkać się z popytem, ale jak to się wydarzy i jakie technologie, że tak powiem, będą dystraktorami w tym przemyśle, tego jeszcze nie wiemy. Z perspektywy biznesowej i mobility myślę, że dużym wyzwaniem jest zrozumienie właściwego modelu biznesowego dla ładowania samochodów elektrycznych. W tej chwili wiemy, że musimy je ładować, ale jak zrobić na tym pieniądze, jak wytworzyć tutaj obopólną korzyść i też jak zasilić te elektryczne samochody czystą energią, to są wyzwania, które jeszcze musimy pokonać.